Tajemniczy zabójca grasuje po całym świecie. O COVID-19 wciąż wiemy niewiele. To nowy, nieznany wróg. Wirus może być wszędzie. Można zachorować albo umrzeć. Musimy przygotować się na najgorsze. Singapur jest gotowy do walki. W obliczu epidemii najlepiej działać z wyprzedzeniem. W czasie kryzysu wspólnota daje siłę. Możemy być dobrej myśli. Żaden wirus nie pokona jedności całego narodu. Walka z koronawirusem. Styczeń 2020. Trwają przygotowania do chińskiego Nowego Roku. Władze Hongkongu, Tajwanu i Singapuru podejmują środki zapobiegawcze na granicach i w szpitalach z powodu wybuchu epidemii wirusowego zapalenia płuc w chińskim mieście Wuhan. W ciągu kolejnych dni koronawirus COVID-19 dociera do Singapuru. Potwierdziliśmy dziś pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem z Wuhanu u pacjenta w Singapurze. Luty 2020 roku, miesiąc po wykryciu pierwszego przypadku. W placówkach takich jak szpital Tan Kong Senga trwa pełna mobilizacja. Większość personelu medycznego pracuje na zwiększonych obrotach. Ich poświęcenie udziela się innym. Odwiedziny czy wizyta u lekarza? Wizyta. Razem z pracownikami innych oddziałów zbieramy od przychodzących oświadczenia o stanie zdrowia i odbytych podróżach. Dziękuję, to wszystko. Musimy się wspierać. Zapraszam do kolejki. Być tutaj to zaszczyt. Pracując razem, zapewniamy bezpieczeństwo innym. Wspiera mnie cała rodzina, głównie mąż, który powiedział: dołącz do nich, masz moje wsparcie. Jestem z ciebie dumny. Szpitale znajdują się na pierwszej linii frontu. Ostatnio zaktywizowano też działanie sieci blisko 900 specjalnie przystosowanych przychodni publicznych, które mają wzmacniać linię obrony przed epidemią. Te ośrodki są gotowe do działań w warunkach kryzysu. Wiemy, jak radzić sobie z epidemią, jak zadbać o bezpieczeństwo własne i pacjenta. Szkolenia przeprowadzone wcześniej przydają się teraz w nagłej sytuacji. Od rozpoczęcia wzmożonej działalności przysługuje nam pierwszeństwo w dostępie do maseczek, fartuchów i rękawiczek. Proszę wypełnić ten formularz. Stosujemy triaż, procedurę oddzielania pacjentów z wysokim ryzykiem choroby od tych z niskim. Od jak dawna pani kaszle? Kilka dni. Proszę się nie martwić, ktoś z domowników ma podobne objawy? Robimy wywiad, szukamy objawów niewydolności oddechowej lub zapalenia płuc. Ustalamy, czy pacjent zalicza się do grupy wysokiego ryzyka i czy wymaga dalszych badań.
W razie potrzeby kierujemy go do szpitala. Taki system pozwala lepiej kontrolować pacjentów z objawami grypy bądź kaszlu. Dzięki lepszym danym i statystykom możemy skuteczniej monitorować sytuację. Specjalnie przystosowane przychodnie zwiększają dostępność do usług medycznych i zapobiegają niekoniecznym wizytom pacjentów w szpitalu. W ten sposób ograniczamy liczbę niepożądanych zarażeń w szpitalach. Sarwan, pracownik ochrony w szpitalu Tamtoksenga, ma nowe obowiązki. Pacjenci z wynikami pozytywnymi są przewożeni ze szpitala do Krajowego Centrum Chorób Zakaźnych. Sarwan nadzoruje transport. Niektórzy pacjenci zwierzają mi się ze swoich problemów. Czasem płaczą. Staram się podnosić ich na duchu. Moja żona, dzieci, matka i siostra bardzo mnie wspierają. Powtarzają, żebym dbał o siebie i o podopiecznych. Krajowe Centrum Chorób Zakaźnych jest głównym ośrodkiem zarządzania kryzysowego. O COVID-19 wciąż wiemy niewiele. Przede wszystkim wysłuchujemy pacjentów. Wczuwamy się w ich sytuację, jesteśmy przy nich. Chodzi o to, żeby dodać im otuchy, nie pozwolić, by czuli się odrzuceni, tylko dlatego, że skupiamy się bardziej na procesie chorobowym niż na samym pacjencie. Pacjenci są leczeni w podciśnieniowych izolatkach za podwójnymi drzwiami. Dociera tam tylko świeże powietrze, wydostaje się oczyszczone. Takie metody chronią też okoliczną społeczność. Chcemy, aby lokalni mieszkańcy czuli się bezpiecznie. Staramy się przekonać całe społeczeństwo, że w ten sposób możemy ocalić życie Singapurczyków. Singapur nie pierwszy raz musi zwalczać epidemię. W 2003 roku kraj zaatakowała wirusowa choroba oddechowa SARS. Bazując na doświadczeniach z wirusem SARS, kiedy zachorowało około 300 osób, zbudowaliśmy ośrodek dla właśnie takiej liczby chorych. W razie potrzeby można ją zwiększyć do 500. W murach dawnego Kolegium Medycznego specjalny zespół ekspertów z Ministerstwa Zdrowia pracuje nad powstrzymaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa. W normalnych okolicznościach sprawujemy nadzór nad chorobami zakaźnymi zagrażającymi zdrowiu publicznemu. Po wybuchu epidemii przeobraziliśmy się w Centrum Monitorowania Kontaktów z Zakażonymi. Ustalanie takich kontaktów to bardzo rozbudowany proces. Zespół pracowników musi się dowiedzieć, gdzie przebywali chorzy i z kim mieli kontakt. Czasem ta detektywistyczna praca pomaga ustalić źródło zakażenia.
Jeśli zdołamy zidentyfikować kontakty nosiciela, zanim wystąpią u nich objawy, będziemy mogli przerwać transmisję wirusa, a także skierować te osoby na badania lekarskie. Do tej pory udało nam się dotrzeć do kontaktu większości zgłoszonych zakażeń. Jeśli będziemy skutecznie namierzać powiązania z wcześniejszymi przypadkami, jest nadzieja, że powstrzymamy epidemię. Kolejną grupę wysokiego ryzyka stanowią ludzie powracający z miejsc o dużej liczbie zakażeń. W ramach środków zapobiegawczych muszą odbyć 2-tygodniową kwarantannę. Mamy wielopoziomowy system obrony. Jeden z pierwszych poziomów to ograniczenie liczby zakażonych przybywających do Singapuru. Im więcej przypadków zakażeń z zewnątrz, tym większe prawdopodobieństwo, że wzrośnie liczba przypadków transmisji lokalnej, tak zwanej poziomej, a to znacznie utrudniłoby działanie służby zdrowia. Jak dotąd udaje się uniknąć transmisji poziomej? 3 marca zakażonych jest nieco ponad 100 osób, z czego 30 przebywa w szpitalu. Nikt nie został zakażony na poziomie lokalnych społeczności. W znacznym stopniu zwiększyliśmy nadzór. Nie stwierdzamy oznak zwiększonej transmisji na poziomie lokalnym. Jest to możliwe dlatego, że udaje nam się rozpoznawać przypadki zakażeń i kontakty we wczesnym stadium oraz zapobiegać ich rozprzestrzenianiu się. Wysoko oceniamy ich wysiłki w kierunku rozpoznawania przypadków zakażeń, śledzenia kontaktów i powstrzymywania transmisji. Singapur sprawdza każdy przypadek chorób z objawami grypopodobnymi i zapalenia płuc. Jak dotąd nie stwierdzono tam transmisji poziomej. W każdej walce wiedza daje siłę. Rząd Singapuru powołał specjalną grupę zadaniową do zarządzania kryzysem epidemicznym. Jej przedstawiciele codziennie podają nowe dane o rozwoju sytuacji, nie zatajając żadnych faktów. Musimy być przygotowani na najgorsze. Kryzys powoduje wiele domysłów i spekulacji. Ważne, by w takich warunkach zapobiec panice. Z każdym dniem o koronawirusie wiemy więcej. Wszelkie nowe dane na ten temat będziemy udostępniać obywatelom. Chcemy, by wszyscy byli jak najlepiej poinformowani. Będziemy też na bieżąco informować o zmianach w rządowej strategii zwalczania kryzysu. W czasach wszechobecnych mediów społecznościowych tylko regularne komunikaty rządowe mogą zapobiec narastaniu plotek i dezinformacji. Temu służy inicjatywa rządowa Smart Nation. Moją rolą jest pomoc w dostarczaniu rządowych produktów cyfrowych obywatelom. Nowy produkt cyfrowy może pomóc w dostarczeniu produktów w realnym świecie. Ponieważ ludzie zaczęli się niepokoić, rząd ogłosił, że każdej rodzinie, a jest ich prawie 1,5 miliona, zapewni 4 maseczki chirurgiczne. Mieszkańcy musieli jednak wiedzieć, gdzie je odebrać. Wszystko to działo się w długi weekend podczas świętowania chińskiego Nowego Roku. Poprosiłam o pomoc naszych fachowców. Pojawili się około północy. W trakcie szybkiej narady padł pomysł, żeby o miejscu odbioru masek powiadomić przez internet. Mieliśmy na to niecałą dobę. Sprawdźmy, czy mapa działa. W ciągu pierwszych 3 dni mieliśmy już 900 tysięcy odsłon. Zespół bardzo się zaangażował.
W czasie obchodów chińskiego Nowego Roku wielu z tych ludzi spotykało się z bliskimi. Mimo to oderwali się od zabawy, by pomóc w realizacji planu. Na rządowej stronie o nazwie Odbierz swoją maskę można też znaleźć informacje o specjalnie przystosowanych przychodniach publicznych. Liczba zakażeń koronawirusem zaczyna rosnąć w innych miejscach świata. 7 lutego władze Singapuru ogłaszają przedostatni pomarańczowy poziom skali zagrożenia epidemią. Półki w sklepach pustoszeją. Sieć handlowa Fairprice trzykrotnie zwiększyła dostawy do swoich sklepów po tym, jak popyt na towary wzrósł 5 razy. Zwiększyliśmy dostawy, a one i tak zniknęły 3 razy szybciej. Nie ma sensu gromadzić zapasów w domu. W ten sposób przeciążamy system. Raczej nie czeka nas katastrofa, nie trzeba więc wszystkiego wykupować. Zaopatrzenie funkcjonuje, handel też, towarów nie zabraknie. Strach może być groźniejszy od wirusa. Pod wpływem lęku możemy wpadać w panikę, powielać plotki krążące w sieci, masowo wykupywać maski i jedzenie lub obwiniać innych za wybuch epidemii. Znajdźmy więc w sobie odwagę, by wspólnie przetrwać ciężkie czasy. W obliczu wybuchu epidemii pozostańmy zjednoczeni i dzielni. Stosujmy środki ostrożności, pomagajmy sobie, zachowajmy spokój i żyjmy dalej. Mijają 2 tygodnie od pierwszego zakażenia koronawirusem w Singapurze. Dziś ich liczba wzrosła do 40. Rząd podwyższa stan gotowości. Po spotkaniu grupy zadaniowej postanowiliśmy ogłosić pomarańczowy poziom w skali zagrożenia epidemią. Przejście do poziomu pomarańczowego łączy się ze wzmożoną czujnością i podjęciem odpowiednich środków. Nie znaczy to jednak, że sytuacja wymyka się spod kontroli. By poradzić sobie z wybuchem epidemii, najlepiej działać z wyprzedzeniem. Wcześniej podjęte kolejne kroki pozwolą zapanować nad rozwojem wydarzeń. Singapur wprowadza środki przeciw epidemii. Pracownicy transportu publicznego mają teraz dodatkowe obowiązki. Podróżowanie liniami operatora SMRT jest bezpieczne. Częściej odkażamy główne miejsca kontaktu. Jeśli pasażer poczuje się gorzej, nasi pracownicy zaopiekują się nim, pomogą założyć maskę, rękawiczki. Operator zadbał nie tylko o pasażerów transportu publicznego. Istnieją różne rodzaje maseczek. Personel z pierwszej linii frontu uzyskuje narzędzia i wiedzę niezbędną, by stawić czoło kryzysowi. Organizujemy spotkania prowadzone przez lekarzy. Nasi pracownicy zadają im pytania. Chcemy, żeby przestali się bać. Powinni mieć pewność, że praca dla naszego operatora jest bezpieczna. Muszą tylko być zdrowi. Dbajcie o siebie i o pasażerów. Czyszczenie zajmie 5 minut, potem może pan wejść. Dzięki podejmowanym tu środkom Rochaza, dyżurna ruchu, czuje się bezpieczniej. Obsługuje linię wschód-zachód, która dociera na lotnisko. To jedna z najruchliwszych tras w mieście. Mam bezpośredni kontakt z pasażerami, dlatego martwi mnie wybuch epidemii. Jednak chętnie i bez obaw służę pomocą podróżnym, niezależnie od tego, jak się czują. Tę pewność siebie ma też kierowca autobusu Michael Low. Przed rozpoczęciem pracy każdemu z pracowników mierzy się temperaturę.
Wszystkie autobusy są codziennie dezynfekowane, a po zaparkowaniu w zajezdni otwieramy wszystkie okna i drzwi, by świeże powietrze dostało się do środka. Nasze autobusy są bezpieczne. Podobne środki ostrożności stosuje się na lotnisku. Przez port lotniczy Changi tygodniowo przewija się ponad 1 000 000 osób. Czyścimy i odkażamy. Niektóre z powierzchni dotykowych pokrywamy specjalną warstwą dezynfekującą, która pomaga eliminować wirusy i drobnoustroje przez 3 do 6 miesięcy. W ten sposób zapewniamy czystość i bezpieczeństwo. Ostatnio prace przy czyszczeniu i odkażaniu nasiliły się, szczególnie w terminalach i w otwartej niedawno nowej części lotniska. W związku z tym Ko Hwang-yong musi niemal codziennie pracować w godzinach nadliczbowych. Wiem, że w obecnych warunkach moja praca jest ważniejsza niż kiedykolwiek. Kosztuje sporo wysiłku, ale to nasz obowiązek. Spełniamy go z przyjemnością. To poświęcenie udziela się każdemu pracownikowi lotniska Changi. Staramy się, żeby to miejsce funkcjonowało bez przeszkód. By zapewnić bezpieczeństwo, wzmocniliśmy środki zapobiegawcze. W tak współpracującym zespole poradzimy sobie z kryzysem. Tuż po wybuchu epidemii w biurze Mastercard Asia Pacific wprowadzono w życie plan awaryjny. Firma ogranicza liczbę spotkań i podróży służbowych. Shafi Sheikh zarządza regionalnym sztabem kryzysowym. Dbamy o to, by nasi pracownicy nie wpadali w panikę i nie reagowali pochopnie. Zespoły fachowców zapewniają im niezbędną pomoc. Nasza praca jak dotąd niewiele się zmieniła. Większość istotnych przedsięwzięć i projektów przebiega zgodnie z planem. Dzielnica biznesowa wygląda nieco spokojniej niż zwykle. W rzeczywistości wszyscy uczestniczą we wspólnej walce. Jeśli każdy będzie robił, co do niego należy, to współpracując z władzami pokonamy kryzys i wrócimy do normalności. Zdecydowane działania rządu zasługują na pochwałę. To wzorzec do naśladowania dla innych krajów. W świecie biznesu chyba nikt nie wątpi w to, że Singapur poradzi sobie z koronawirusem. Wszyscy moi rozmówcy bardzo pochlebnie wyrażają się o tym, jak ten kraj radzi sobie z epidemią. Zaufanie w biznesie wciąż utrzymuje się tu na wysokim poziomie. Oczywiście ludzie walczą ze skutkami COVID-19, ale to w niewielkim stopniu dotyczy Singapuru. Miejscowy biznes przetrwa i rozwinie się bogatszy o doświadczenia i naukę, jaką rządy i społeczeństwa wynoszą z kryzysów. Możemy być dobrej myśli. Wyspa Sentosa, centrum wypoczynkowe Singapuru. Dziś panuje tu niecodzienny spokój. Na zwykle zatłoczonej plaży epidemia daje się we znaki miejscowym przedsiębiorcom. Nasze obroty spadły o prawie 70%. Mimo zabezpieczeń w hotelach, liczba turystów w Singapurze drastycznie zmalała. Co godzinę oczyszczamy wszystkie powierzchnie. Przyciski w windach zaczynają pokrywać się rdzą od kontaktu z detergentami. Wybuch epidemii dotknie naszą gospodarkę, głównie turystykę i przemysł lotniczy.
Przedstawię teraz dwa pakiety pomocowe o łącznej wartości ponad 5,5 miliarda dolarów singapurskich. Pierwszy z nich, pakiet stabilizacyjny, ma uspokoić gospodarkę, pomóc pracownikom w zachowaniu miejsc pracy i przedsiębiorstwom w utrzymaniu płynności finansowej. W ramach pakietu właściciele hoteli mogą liczyć na szybsze ulgi z tytułu remontu i zwrot podatku od nieruchomości. Stawimy tu łóżko małżeńskie i pojedyncze, żeby wynająć pokój większej liczbie gości. Pakiet pomocowy pozwala nam przeprojektować niektóre z pokojów. W czasie przestoju możemy wykonać więcej remontów. Kilka słów o przygotowaniu do obsługi. Hotelom przysługują też dotacje na szkolenie personelu. Trzeba przewidzieć potrzeby klienta. Dzięki pakietowi możemy skorygować wysokość funduszy szkoleniowych. Zatrudniamy osoby z niepełnosprawnościami. Szkolenia są niezbędne. Razem będziemy silni i przetrwamy te trudne czasy. Koronawirus minie. Wierzymy, że wkrótce nasze obiekty znowu zapełnią się gośćmi. Tuż przed południem pracownicy restauracji przygotowują się na zwiększony ruch w porze lunchu. W gastronomii dbałość o zdrowie i higienę to podstawa, tym bardziej w obecnych czasach. Mam na imię Galvin, pracuję w restauracji Duckland. Po założeniu maseczki trzeba umyć ręce, żeby cząstki śliny nie miały kontaktu z klientem lub posiłkiem. Każdy dzień rozpoczynamy od dezynfekcji. Myjemy ręce, odkażamy meble, by mieć pewność, że wokół jest czysto. Obostrzenia w czasie epidemii dotyczą również gości. 37,5 zapraszam do środka. Większość klientów wraca do nas, twierdzą, że w takich warunkach czują się bezpiecznie. Sektor usług przeżywa zapaść. Większość firm próbuje znaleźć sposób na przetrwanie w ciężkich czasach. Największym wyzwaniem jest zachowanie miejsc pracy naszego personelu. Ci ludzie utrzymują swoje rodziny. Ta praca to ich jedyne źródło dochodu. Nasz największy kapitał to wyjątkowy naród. Zjednoczeni zwalczaliśmy wiele przeciwności. Światowy kryzys finansowy, epidemia SARS czy obecnie COVID-19. Ustawa budżetowa zawiera strategiczny plan finansowy, który pozwoli naszemu państwu i obywatelom podjąć trudne wyzwania i wykorzystać nowe możliwości. Mimo przeciwności Singapur się nie poddaje. Każdy z tutejszych mieszkańców na swój sposób dołącza do walki z koronawirusem, również wśród najmłodszych. Kolejny dzień szkoły. Wiele z tych dzieci należy do społeczności pochodzenia zagranicznego, która stanowi tu ponad 1,5 miliona osób. Każde poddaje się obowiązkowym procedurom. Dziś uczniów czekają nowe lekcje. W gazecie piszą, że w Singapurze pojawił się nowy wirus, który wywołuje chorobę. Możemy mieć katar, kaszel. Co robimy, kiedy kaszlemy? Zasłaniamy twarz łokciem. Bardzo dobrze. Ta choroba może się wydawać straszna, ale lekarze i pielęgniarki ciężko pracują, żeby każdy, kto zachoruje, szybko wyzdrowiał. Nazywam się Sarah McKenzie, pochodzę z Aberdeen w Szkocji, uczę najmłodsze dzieci.
W czasie lekcji Sara wpaja swoim podopiecznym podstawową wiedzę i pomaga nabierać pewności siebie. Nowy temat lekcji również się z tym łączy. Koronawirus wygląda tu trochę jak potwór z książek. To je bardzo interesuje. Pytają, czy może nas zjeść. Tłumaczę, że tego nie zrobi, ale musimy być ostrożni. Rozmawiamy, jak można ochronić się przed wirusem, jak dodać odwagi przyjaciołom, którzy się go boją. Góra, dół. Między palcami myj ręce dokładnie, żeby były czyste. Nauka o wirusie łączy się z nowymi obostrzeniami. Nie wszyscy mogą przyjść do szkoły. Nasze grono pedagogiczne przygotowało ten zestaw w ciągu doby. To pokazuje rodzinom, że troszczymy się o dzieci. Nauczyciele opracowali zestawy do nauki w domu dla nieobecnych uczniów. Zostały tak dobrze przyjęte, że postanowiono zrobić kolejne. Trafią do mniej zamożnych rodzin, którym grozi kwarantanna. Te zestawy stworzyliśmy wspólnie z organizacjami charytatywnymi. 60 w ciągu 48 godzin. Wysłaliśmy je do szkół. W czasie kryzysu staramy się pomagać innym. Dziecko, które wchodzi do sklepu i widzi brak papieru toaletowego, może się przestraszyć. Singapurczyków jednoczy chęć pomocy w zwalczaniu lęku zarówno wśród młodszych, jak i starszych. Mimo stanu zagrożenia mieszkańcy próbują żyć normalnie. Trzeba kontynuować pracę i naukę. Chcemy, żeby dzieci zrozumiały, że mimo trudnych warunków, wspólnymi siłami, wypełniając swoje obowiązki, możemy pokonać kryzys. Wan Jun i Pawitra są wychowawczyniami klasy pierwszej. Gdy wirusa chcesz pokonać, ręce myj. Gdy wirusa chcesz pokonać, twarzy nie dotykaj też. Co to jest wirus? Wirus może być wszędzie. Jeśli dostanie się do ust, można zachorować albo umrzeć. Uczniowie poznają podstawy ochrony. Strach może być groźniejszy od wirusa, ale rozmowa na ten temat pomaga. Boję się, że moja rodzina umrze. Rozmawiamy o uczuciach. Kiedy o nich opowiadają, radzimy, żeby się nie bały. Jeśli zachowamy ostrożność i będziemy dbać o higienę, nic nam nie grozi. To świetna okazja, żeby wpoić im cechy takie jak odporność i odpowiedzialność. Powinny odpowiedzialnie traktować obowiązek higieny osobistej i dbać o bezpieczeństwo swoich przyjaciół i bliskich. W porządku dnia zachodzą pewne zmiany, między innymi rozkład przerw. Przed wybuchem epidemii opracowano liczne plany awaryjne. Rozwiązywanie zadań tekstowych. Jeśli szkoły zostaną zamknięte, możemy metodą zdalną przekazywać materiały, żeby uczniowie nie tracili lekcji. Na lekcjach wychowawczych dzieci uczą się okazywać wdzięczność kolegom ze szkoły. Pokażcie swoje kartki. Komu chciałbyś podziękować? Strażnikom. Co chciałbyś im powiedzieć? Dziękuję za mierzenie mi temperatury.
naszej klasie tworzymy zespół, dajemy z siebie wszystko. Ludzie w każdym wieku powinni wiedzieć, jak chronić się przed zakażeniem. Takich wskazówek nie brakuje. Te zostały nagrane w lokalnych dialektach. Za tym pomysłem stoi Eugene Lee i jego żona Ski. Eugene, były bankier, stworzył specjalną stronę w sieci, by inwestować w międzypokoleniowy kapitał społeczny. Pomyśleliśmy o starszych ludziach, którzy nie wiedzą, co się dzieje. Nie znają angielskiego ani mandaryńskiego, a w mediach wiadomości o koronawirusie przekazywane są w tych językach. Tymczasem ci, którzy nie mieszkają w domach opieki i mówią w dialekcie, też mają prawo do informacji. Jeśli nauczą się dbać o siebie, wszyscy będą bezpieczniejsi. Kolejna grupa wolontariuszy realizuje tę ideę w terenie. To maseczka dla pana, proszę ją założyć, kiedy poczuje się pan chory. Aktywiści odwiedzają mieszkania w mniej zamożnych osiedlach. Rozdają maseczki i płyny dezynfekujące. Informują o koronawirusie, wykorzystując stworzone przez Eugena i Ski filmy w dialekcie. Delaine Lim na własnej skórze doświadczył skutków epidemii. Prowadzi kursy wzbogacające wiedzę uczniów. W ramach nowych obostrzeń taka działalność została zawieszona. W tej sytuacji Delaine i jego pracownicy udzielają się społecznie. Starszych ludzi niepokoi to, że wszyscy wokół noszą maseczki, a oni ich nie mają. Nie godząc się na to, rozpoczęliśmy naszą kampanię. Seniorzy wysłuchują kolejnych wiadomości od swoich dzieci, wnuków, znajomych i martwią się. Niektórzy myśleli nawet, że w Singapurze jest już wiele ofiar śmiertelnych. Chcemy ich edukować, żeby poczuli się pewniej. Pocieramy dłonie w ten sposób. Można to zrobić, gdy nie ma mydła i wody. Takie sceny widuje się w całym Singapurze. Obywatele skrzykują się, by razem walczyć z nowym, groźnym wrogiem. Jeśli każdy z nas doda swój wkład, duży czy mały, to razem wzmocnimy odporność kraju. Zjednoczonego narodu nie pokona żaden wirus. W dialekcie Hokkien mówimy aizai maikia, co znaczy spokojnie, bez paniki. Obecnie to chyba najlepsza strategia. Zacznijmy ze sobą współpracować, a przekonamy się, że wyjdziemy z kryzysu silniejsi jako naród. Niektórzy przedsiębiorcy w pomysłowy sposób rozszerzyli działalność. Firma transportowa Grab wprowadziła usługi dla personelu medycznego, by pomóc lekarzom i pielęgniarkom pokonywać trasę między domem a szpitalem. Gabriel Go jest jednym z 4000 zatrudnionych kierowców. Słyszymy, że niektórzy pracownicy służby zdrowia mają kłopoty z dotarciem do domu. Mam nadzieję, że bezpiecznie, dowożąc ich do celu, daję coś od siebie. Nie chciałbym, żeby byli gorzej traktowani. Tym ludziom należy się wdzięczność za to, co robią. Jeśli będziemy działać wspólnie, przetrwamy te ciężkie czasy. W
takich warunkach należy szczególnie dbać o czystość. Dezynfekcji trzeba poświęcić więcej czasu i wysiłku, ale Gabriel nie narzeka. To wspaniałe uczucie, kiedy można coś zrobić dla społeczeństwa. Cieszę się, że uczestniczę w projekcie GrabCare. Podczas gdy personel medyczny walczy na pierwszej linii frontu, w wysiłkach wtóruje mu inna grupa pracowników ochrony zdrowia. Wiadomo, który spośród tych trzech genów wybierzemy ostatecznie. Najlepszy kandydat to gen RTRP. Acumen to singapurska firma biotechnologiczna. Tutejsi pracownicy stosują genetyczno-molekularne metody w diagnostyce chorób takich jak sepsa. Tym razem jednak skupiają się na opracowaniu testów na obecność koronawirusa. To jedna z reakcji świata nauki po tym, jak badacze z Chin ogłosili, że udało im się skompletować sekwencję genomu wirusa. Rozpoczęliśmy pracę, gdy tylko uzyskaliśmy niezbędne materiały. Badania trwały do 3 nad ranem, także w weekendy. Po 3 tygodniach dr Ong i jej zespół mieli już opracowany test. To próbka uzyskana i dostarczona nam przez inne laboratorium szpitalne. Została pobrana jako wymaz z gardła. Teraz umieścimy ją na płytce, a następnie poddamy analizie. Chcemy wyprodukować około 200 tysięcy testów, 40 tysięcy w pierwszej partii. Dr Ong postanowiła eksportować testy do krajów, gdzie ich brakuje. To jeden z 3 produkowanych w Singapurze testów na obecność koronawirusa. Przedstawiciele rządu, biznesu, sektora badawczo-rozwojowego, innowacyjnego działają wspólnie. Chcemy rozwiązać ten problem, posiłkując się nowoczesną techniką i wiedzą medyczną. Jeśli dołączymy do tego edukację publiczną, to mamy szansę uniknąć paniki i powstrzymać epidemię. Na bieżąco dokonujemy oceny sytuacji, obserwując rozwój zdarzeń na świecie i w regionie. Wprowadzamy niezbędne zabezpieczenia. Nie zawahamy się podjąć kolejnych, by zapewnić bezpieczeństwo naszemu krajowi. Singapur przetrwa ten kryzys, pokonamy go wspólnie. Dopiero czas pokaże, kiedy wojna z koronawirusem dobiegnie końca. By nie stracić nadziei, warto pamiętać, że działając wspólnie, jesteśmy silniejsi. Opracowanie Telewizja Polska. Tekst Artur Boryczko, czytał Janusz Szydłowski.